Sanktuarium Annapurny, Matki Urodzaju. Tak nazywa się himalajska dolina, w której powstawał ten film. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec, Syn i Duch Święty. Amen. Rozpoczynamy dzisiejszą mszę świętą w tych nietypowych warunkach, w Himalajach, bo też chcemy modlić się o rzeczy nietypowe. Chcemy modlić się o powodzenie naszej wyprawy, która postawiła sobie bardzo wielkie zadanie, bardzo wzniosłe, a zarazem bardzo trudne. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszych winowajców. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. W tej mszy również polecimy Bogu tych wszystkich, którzy zginęli w górach, zdobywając szczyty himalajskie, ale również i naszych kolegów, którzy poginęli w różnych górach świata, w Polsce, w Tatrach naszych. Również polecimy Bogu ratowników górskich, którzy zginęli, niosąc pomoc innym.
Słowa Ewangelii według świętego Jana. Chwała Tobie, Panie. Onego czasu Jezus udał się na Morze Galilejskie, czyli Tyberiackie. Szły za Nim liczne tłumy, bo widziały znaki, które uczynił na tych, którzy chorowali. Jezus wszedł na górę i tam usiadł z uczniami swymi. A zbliżało się święto żydowskie, Pascha. Kiedy więc Jezus podniósł oczy i ujrzał, że liczne tłumy schodzą się do Niego, rzekł do Filipa: skąd kupimy chleba, aby ci się posilili? Za 200 denarów nie wystarczy chleba, aby każdy z nich mógł otrzymać po kawałku. Człowiek niewątpliwie w pierwszym rzędzie dąży do tego, ażeby mieć chleb na co dzień, ażeby nie być głodnym. Ale też to, co i Pismo Święte często podkreśla i sami zauważamy w naszym życiu, nie samym chlebem człowiek żyje. I chyba nasza wyprawa jest jak gdyby takim dowodem, że człowiek potrzebuje czegoś więcej niż tylko zwykły zjadacz chleba. Nasza wyprawa postawiła sobie jeszcze inny, wzniosły cel. Nie tylko zdobycie szczytu bardzo trudnego, ale również przez zdobycie tego szczytu chcę uczcić człowieka, który najbardziej spośród wszystkich Polaków pokazuje nam, że nie samym chlebem człowiek żyje. Człowieka chyba najbardziej wybitnego w naszej historii. Ojca świętego Jana Pawła II. Otóż jako cel nasz jest nazwanie tej nowej drogi Jego imieniem. W naszym codziennym tutaj rozumowaniu chcemy ten wierzchołek nazwać Jasną Górą, czyli droga Jana Pawła II na Jasną Górę. Dlatego też w czasie tej mszy świętej przekażę Wam medal z Ojcem Świętym oraz różaniec, który otrzymałem od Ojca Świętego w czasie audiencji i które to rzeczy, mam nadzieję, wyniesiecie na szczyt, ażeby w ten sposób uczcić największego z Polaków w naszej historii. Annapurna, czyli bogini, matka urodzaju. To nie pojedynczy szczyt, to wielki masyw, niemalże całe pasmo górskie w Himalajach Nepalu. W dziejach himalaizmu Annapurna odegrała rolę milowego słupa. Zasłynęła jako pierwszy 8-tysięczny kolos zdobyty przez ludzi.
pamiętnym roku 1981 za sprawą polskich alpinistów z Zakopanego o Annapurnie znów przez jakiś czas było głośno w himalajskim świecie. Podaj jeszcze jeden kąbeczek. Tam jest coś kąbeczek. Przesuń tą paczkę, przesuń. Dużo jeszcze tej linii? Ty przestań pisać, tylko weź. Biorę, biorę. I rozwiń ten... Mała wyprawa pod Halan, w składzie której był też duszpasterz w czerwonym swetrze ratownika, założyła obóz bazę w sanktuarium na początku kwietnia 81. Tędy, samym środkiem urwisk południowej ściany Annapurny, prowadzić ma honorna droga górali, ofiarowywana temu, który zaszedł najwyżej. Do połowy jest. Dolną partią ściany zmagania trwały prawie miesiąc. Rysiek, wyście na górze oglądali możliwość wejścia trochę inaczej niż chwilowe? Oczywiście. Jak ci się to podoba?
tam gdzie chcemy iść. Z prawej strony? Tak. Ale to jest część. Włodek, tą zamianę, żebyście zrobili z Maćkiem, nie? Jaką zamianę? Z tych lat. Przyglądając się, jest daleko w prawo, jest duży tak, filar. Przecież następny dopiero kuluar. Natomiast między naszym filarem, a tym drugim filarem jest kuluar. Też pierwszy kuluar, a potem... Dajmy jeszcze tutaj troszkę wody. Kuluarem pewnie będziemy grać w górę. Pierwszym kuluarem od filara w górę. I tam wczoraj sypało lepiej. Zasypała drugim kulem. Zasypało. Drugim kulem. Na południowej wedle wczoraj jakieś trzy lawiny wyszły. Ale to było z jakieś 300 metrów od filara. Co najmniej. To było na tym, za tym drugim filarem, za tym drugim kantem. I właśnie o tym Zisek mówi, że czy tym drugim kularem by się nie dało w górę podejść. Później jest taka, nie wiadomo, jest taka półka, żeby można było przetrawersować. Z tego filara w lewą stronę. To ty już mówisz powyżej tej czapy, tak? Już, tak. Żeby wyjść powyżej tej czapy. A tak to jest, trzeba iść... Tam drugi obóz musi stanąć dopiero. Potem się będziemy zastanawiać. W okolicy czapy. To znaczy, drugi. Drugi w okolicy czapy. No. Medical director of the Vatican's Gemelli Hospital said he was hit in the left hand, the right arm and the lower stomach and caused intestinal lesions. 14 maja Radio Katmandu nadało wiadomość o dramatycznych strzałach przed bazyliką Świętego Piotra w Watykanie. The Pope was conscious when taken into the operating room and the male nurse reported that he said in a weak voice, how could they do it? His attacker, he right, was seized by spectators and arrested. Two tourists among the estimated 10,000 in the square were accidentally hit in the shooting. An American woman, Ann Holder, aged 60 from Buffalo, New York State, was seriously wounded in the chest by a stray shot and was undergoing surgery in another room.
tego czasu akcja w rzymskiej klinice Gemelli i akcja na ścianie Annapurny przebiegały zdumiewająco zbieżnie. Kiedy cały świat wsłuchiwał się najpierw z niepokojem, potem z rosnącą nadzieją w komunikat o stanie zdrowia Jana Pawła, podhalanie rozpoczęli decydujący szturm. O udanych transfuzjach, operacjach, kroplówkach, Annapurna kwitowała kolejnymi metrami pokonanego urwiska, zakładaniem coraz wyższych obozów.
23 maja, kiedy oficjalnie ogłoszono, że życiu Ojca Świętego nie zagraża już niebezpieczeństwo, na Annapurnie zespół szturmowy Berbeka Probulski wypełniał zadanie do końca. Bezimienny dotąd szczyt 8051 metrów w wielkim masywie Annapurny Podhalanie nazwali Jasną Górą.